Witam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o problemach z laptopem. Jeśli laptop wyłącza się, przegrzewa, mogą być problemy z właśnie z zakurzonym wentylatorem, zbiera się kurz, wtedy trzeba no jakimś małym śrubokręcikiem z tyłu odkręcić wszystkie śrubki jakie są, no i to w zależności od modelu laptopa. Tu mamy laptop Toshiba Satellite, to odkręcamy wszystkie śrubki, później z, tu z przodu są takie utwory z dołu klawiatury, wsadzamy śrubokręt do siebie i do góry podważamy. Wyciągamy tu właśnie tą klawiaturę, tu też są dwie śrubki, odkręcamy. No i z tyłu mamy dostęp do, właśnie można wyczyścić jakąś szmatką lub odkurzaczem, też można ściągnąć cały kurz najbardziej właśnie na wentylatorze. Jak ten wentylator właśnie głośno już tak chodzi, laptop się często wyłącza to już może wskazywać właśnie, że on się przegrzewa, no i procesor właśnie łapie zbyt dużą temperaturę, komputer się wyłącza właśnie, i tutaj może pomóc właśnie oczyszczenie go skórzu, wyczyszczenie dokładne, wtedy wentylator będzie do, chłodził, będzie cichutko chodził, no i mo, może, mo, mogą no, przestać właśnie te, te, no te problemy z komputerem ustaną, nie będzie się wyłączał, będzie dobrze pracował. No to w zależności od modelu y, różnie, różnie się rozkręca, ale przeważnie z tyłu trzeba odkręcić wszystkie śrubki. No i tu z przodu w tym akurat to podważa się to klawiaturę, w niektórych są tutaj właśnie takie listwy. Też trzeba je podhaczyć i odkręcić śrubki. No i wyczyścić dokładnie wentylator i, i, i właśnie ca, całą, całą płytę tam skórzu. I no, można w ten sposób naprawić, przywrócić laptopa do życia.